Hej, z tej strony Eleven, to jest Kangurek Kao, tajemnice wulkanu. To jest trzecia część Kangurka Kao, nagrywałem way back, dawno temu, Kangurka Kao 2. Teraz może luchniemy sobie, co jest w wulkanie. Się rozwija w jaką stronę? Nie zapiąłem pasu! Spadam! Genius, fucking genius. Nieładnie, co to będzie? Co się z nami stanie? Lotek zginął. Jakieś straszydła powychodziły z wulkanu. Oj, no! Witaj! Miło cię znów widzieć. W sumie, to czy tu jesteś pierwszy raz? Czy my się znamy? A, to ty. Mieliśmy rozmawiać o młotku. No, znaczy się, lotku. Więc z tego, co pamiętam... Co? Ale do rzeczy. Kolega Kangur nie ma czasu na pogawędki. Dokładnie, lubię typa. Udaj się na plac treningowy i wróć ze świetlikiem. Plac treningowy, powiadasz. Czy ty sugerujesz, że ja potrzebuję treningu? Czy ty myślisz, że ja nie wiem, jak grać w gry? Czy ty myślisz, że z moim doświadczeniem, z prawie 500 tysiącoma ludzi na kanale, myślisz, że ja nie wiem, jak się gra w gry? Dobrze myślisz. Sterowanko czaisz? Działka lewa to w lewo, prawa to w prawo. A teraz najlepsze ziom. Dajesz strzałkę w dół, a ten leci do góry. Dajesz strzałkę do góry, a ten opada. Niezła jazda, ale się można wkurzyć, czaisz. Tak. Przynajmniej to opisali w jakiś w miarę sensowny sposób, tak jak w innych grach, nie wiem mówić, tak jak w innych grach jakichś starych tego rodzaju, to było na zasadzie oby koszyć, naciśnij klawisz skoku. Podskoczyć, naciśnij skok. Kurwa, a przed chwilą chwaliłem tę grę, no! Przynajmniej to opisali w jakiś w miarę sensowny sposób, Przed chwilą ją za to chwaliłem! Odkliknąłem, przepraszam, ale przed chwilą dosłownie chwaliłem grę za to, że tego nie robi i znowu to... Oh my fucking god, dobra, nieważne. Wycofuję wszelkie pochwały do samego końca. Nie potrzebuję waszych rad, mogę zbić beczki, wiem co się jak robi. To? Nie? Nie tak? To co mam z tym zrobić? Zbierz dynami, rzucaj, używając rzut! Naciskając przycisk. Przestań! To X w moim wypadku? A wygląda... Kao, przepraszam! Wygląda na to, że trzeba to przytrzymać, żeby... Ale dostał. Ej, dynamit! Lepiej sobie w niego! No kicaj tam. Ale on uroczo kica, to jest tak zajebiste. Ej! Typie! Kicać może kicasz uroczo, ale... Może bardziej... Precyzyjnie kicaj. No... Kangurek. Napierdzielasz, a nie, no co? Twój kolega pelikan płonie w otchłaniach wulkanu, a ty się opierdzielasz. Przejście otwarte. Czy tutaj w wodzie nie mogę pływać? Nie mogę, bo bym nie musiał potrzebować platform. Platform? Chyba tak. Nie umiem w polski. Ostatnio coraz bardziej umiem w polski. Co jest grane? Halo. Ops. Tak, definitywnie nie mogę do wody. Okej. Okay. Rolowanie się jest pod tym samym przyciskiem, co... Zasadzenie takiego, wiecie, gonga w ziemię. Więc jest śmiesznie. Gdy chce się rolować, on nagle postanawia złamać sobie miednicę. O podłogę. O glebę. Podłogę, tak. Bezludna wyspa. Zepsuj sobie dupę o podłogę. Jasne. Genialny jestem. To zaskakuje samego siebie czasami. O, tutaj jest dwóch typiarzy. Oni pewnie coś mi powiedzą, więc spróbujmy od nich wydobyć jakieś informacje. Powiedział wyciągając shotguna z kieszeni, co?
O nie, nie będzie... Nie będzie... Kangurka szyi. W sensie, bo on jak wchodził do wody, to zawsze mu ta szyja tak... się wydłużała, żeby zawsze była ponad poziomem wody. Ha! Chcesz paralotu? Chcesz paralotu, nie? Te zasady są proste. Będzie twoja, gdy wygrasz ze mną wirtualny wyścig. Let's go! Ja boy! Ma bardzo proste zasady. 3 okrążenia wygrywa najlepszy. Chwilowe przyśpie... O, jak się tym steruje! O, jak się tym steruje! O, w mordę. What? No jak się tym... Pomocy! Nie wiem, co tu się robi. Ale to jest dzikie. On ledwo co skręca. O, to nie jest... To nie jest coś, czym się wygodnie steruje. Tym się strasznie niewygodnie steruje. O, shit, man. No przestań się kręcić, ja tylko cię chwilę... Co ty robisz? Ale nie wiem, czemu on się tak kręci, ja nie zniknikam nawet, co? Dobra, nie mam pojęcia, co tu się wyrabia. On... Ja tylko trzymam przycisk do przodu. Ja potrafię w sterowanko. Tylko nie jeżeli sterowanko jest zepsute. Tak to jest, jak bokser wsiada za... kierownicę. Nie, 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 nie kręć się. Zero piruetów. Co ty odwalasz? Gościu Ploks. Dobra, byłeś pierwszy, Elek. Jedyne, co musiałeś zrobić, to tego nie spartolić. I co zrobiłeś? Dokładnie to! Elek! Ale w ogóle ta część gry nie pasuje stylistycznie do całej reszty! Jakieś grobowce starożytne, wszystko... Wszystko starożytne, podróżnik, KO i w ogóle takie sprawy i nagle, kurde, kosmos, rok 2069. Wygranko... Nie wiem jak to możliwe, ale wygrałeś ze mną! 2 sekundy. 2. Nie będę tego rekordu ubijał, pierdzielę to. Nakę. Przyjemniaczki. Lecimy z wami. No trochę was jest, panowie. Ja bym dostać. Tego nie było, nic nie widzieliście. Ja umiem grać w gry. Ja potrafię. Gdzie ma... Where's my music now? Gdzie moja muzyko? Halo. Potrzebuję muzyki pełnej akcji do moich... pięknych akrobacji motorówkowych. Halo, chłopaki. Chłopaki, głośniki się zepsuły. Donk, przygotuj się na... Moje obliczenia były błędne. Przygotuj się na spotkanie ze twórcą. Ktokolwiek jest twoim stwórcą. Gość musiał mieć... szalone fantazje. Chodzących w wulkanach. Wygląda legitymująco. Ha, powiecie. Seems legit. Ha! Ha! Bardzo śmieszne. Ale nimi miota jak szatan. Natan jakby wspominał na swoich kazaniach. Pewnie przeczytali Harry'ego Pottera. O, ale, ale jestem teraz, aleś. O, się odpaliłem. Kurde, śmieszki weszły. A teraz nie zginąć z tym małym dzyndzlem. Zastanawiam, co mu się dzieje, jak on wchodzi do tej kłódki. Bo brzmi przerażająco. Tam w niej znika. Miażdży go jak spring trapa w sprężonych zatrzaskach. Może przesadzę. A może nie? Kto wie? Patrz, on znika. Nie żyje. On umiera. Ona. To. Nie wiem. Pięte. Trzeba znaleźć klucz. Hello, Nibor. Już nie będę. Już nie będę.
Wtedy przynajmniej trzeba zamrażać globusa, żeby zamarzła woda. Da. Zagadki w Helenimor to były po prostu... To było coś nie z tej ziemi, nie? Naprawdę. Naprawdę wystarczyło poskoczyć. Ja umiem grać w gry. Ja umiem grać w gry. Ja umiem grać w gry. Oh fuck man. Ja umiem grać w gry. To było proste. Ale byłem głupi. A tu ładna dżungla się przebija. Taki ładny mały detal. Najlepszy jestem. Jestem boski, jestem the best. W ogóle Pro Gamer 2018, nie? Najlepszy kanał po prostu na świecie. Zawsze na temat, zawsze rzetelnie, zawsze porządnie. Bardzo. Co? Ale do kogo strzelałem? Dlaczego strzelałem? Co tym zyskałem? To mi dopiero blokowało poziom, do którego pójdę, prawda? Okej, okay, to była najsłabsza część gry. Możemy się rozbić. Wyjście. Przerwij grę. Tak, mogę wrócić z tego samolotu. Ale czy ja to zapisałem? O nie. Czy chcecie mi powiedzieć? Naprawdę. Są tylko dwa artefakty. Nie zdobyłem jeszcze artefaktu wody, co oznacza, że wczytałem grę, która nie wzięła pod uwagę tego, że już to przeszedłem. Pół godziny później nadrobiłem wszystko. Policzmy. Artefakt. Ziemi, wody, wiatru i ognia. Cztery. Czegoś mi tu brakuje. No tak. Przecież brama jest jeszcze. Brawo, odpuść się! Brawo, odpuść się! Ja to już liczyłem, że będzie jeszcze więcej przygody, że jeszcze więcej sidequestów. Kao! Wow, udało się! Kao! Tutaj, pomocy! Tak mi się to gorąco robiło! Tu gdzieś w pobliżu jest ognisty koleś! Na luzaka go pokonasz i mnie uwolnisz! Błagam! Na luzaka. Na luzaka, powiadasz. Chcę wrócić po te nasionka. Dusze. To nie są nasionka, to są dusze. Nie dyskryminuj duszyczek. Jeśli źle skończy, niż igrał z ciemnymi mocami, to ciemne moce będą igrać z tobą.